Dobra, lecimy. Panowie i panie, kryptowiadomości, subskrybuj, lajkuj, zaczynamy. Za nami drugi tydzień z rzędu, kiedy to amerykańskie ETF-y więcej bitcoina kupiły niż sprzedały. 7 dni ETF-y łącznie zakumulowały 14 389 bitcoinów o łącznej wartości 950 milionów dolarów. A przecież w tym czasie do obiegu trafiło tylko 3500 nowych bitcoinów. Tak, dobrego tygodnia nie było od marca. A BTC minioną tygodniówkę zamknął na 7,5% plusie. Poza tym w ostatnich dniach obserwujemy odpływ bitcoinów z giełd. W ciągu 7 dni z Coinbase ubyło 15 611 BTC, a z Binance 7540. Niech żyje król! Dalej, Tether wymintował kolejny miliard dolarów w stablecoinach USDT, czyli kapitalizacja Tethera wynosi teraz 111 miliardów dolarów. Oczywiście wpływy do stablecoinów powodują wzrost ceny bitcoina. Pomiędzy przepływami stablecoinów oraz bitcoinem jest oczywista korelacja. Dlatego nowe USDT witamy z otwartymi ramionami. W ostatnich kilkunastu miesiącach kapitalizacja Tethera zwiększyła się o 31 miliardów, co towarzyszyło wzrostom bitcoina z 27 do 73 tysięcy. No i warto przypomnieć, że w ubiegłym roku Tether ogłosił, że 15% zysków będzie inwestował w bitcoina. Według bitinfocharts.com 31 marca firma Tether kupiła 8888 bitcoinów o wartości 618 milionów dolarów. Razem w swoim portfelu Tether ma 75354 BTC kupione po średniej cenie 30 tysięcy USD. Te bitcoiny są dzisiaj łącznie warte 5 miliardów 225 milionów dolarów. Dalej, Wenezuela zakazuje wydobywania bitcoina. Wszystko po to, by odciążyć sieć energetyczną. Tak jest, nie zmyślam. Niedawno służby Wenezueli skonfiskowały 2000 urządzeń do wydobywania BTC. To jednak dopiero początek, bo rząd tego państwa chce odłączyć od sieci elektrycznej wszystkich górników w kraju. W Wenezueli czymś normalnym są przerwy w dostawie energii elektrycznej. Między innymi dlatego wydobywanie bitcoina jest ścigane. Jednak przypominam, że w poprzednich latach słyszeliśmy niejednokrotnie, że władze Wenezueli konfiskują, a potem sami kopią bitcoin. Dalej. W tym tygodniu poznamy ostateczne decyzje co do spotowych ETF-ów na Ethereum. Odpowiedzi otrzymają VanEck oraz ARK Invest. Na rynku w tej kwestii panuje spory pesymizm. Analitycy Bloomberga już wcześniej zmniejszyli swoje szacunki, stawiając tylko 20% na to, że SEC zaakceptuje ETF-y. Na platformie polymarket.com społeczność krypto daje tylko 10% szans na to, że ETF na ETH zostanie klepnięty w tym miesiącu. Tymczasem w raporcie Coinbase David Han zauważył, że w tej sprawie nie wszystko jeszcze zostało rozstrzygnięte. Jego zdaniem szanse na ETF na Ethereum wynoszą generalnie 30-40%. Nie jest konieczne, by zatwierdzić wszystkie wnioski w tym samym czasie, jak to miało miejsce w przypadku Bitcoina. Nawet jeśli VanEck i ARK Invest spotkają się z odmową, to kolejne instytucje takie jak BlackRock mogą dostać zgodę. Kolejne deadline'y w tej sprawie przypadają na czerwiec oraz sierpień. Co więcej, Han podkreślił, że werdykt SEC-u nie musi być wiążący, bo sąd może i tak unieważnić taką decyzję. Dalej, jeden z kryptoinfluencerów na portalu X, którego obserwuje ponad 400 tysięcy ludzi, zauważył, że Phantom Wallet wszedł do top 3 aplikacji w App Store według kategorii narzędzia. Według niego to byczy sygnał dla kryptowaluty Solana, a także całego ekosystemu. Niedawno Phantom Wallet ogłosił, że posiada 7 milionów aktywnych użytkowników. Niech żyje królowa! Subskrybuj, lajkuj, nara!